żałuję, umrzył kowal, już nie kuje. Mgły się toczą pańską miedzą, w lesie se sowiska siedzą. Siedzą, skrzeczą, warzechują. Przestrach się wraz sypie, suje. Mgły się prętą popod góry, na szczochrane w ćmawość bory. Pod okapem beczą dziecka, głodne smreki, głodne smarki ze sąsiedzka. Hej, muzyko, grej mi grę, hej, gospodzko, kwity dej, bo ja będę dziś opił, aż krew żbluchnie mi ze żył. Głucho naros je w putyce, ani słychu o muzyce. Głucho je w karczmisku, głucho, przez zwierzę se wiatr dmucho. Przycwątkał się chachar, chłop, wielki jako rodny snop, przyszedł, aby dziś odpił, aż krew siknie mu ze żył. Chachar w izbie okiem ciecze, krew mu z oczy ciurkiem ciecze. Polękali się ludziska, w strachu pydlą w kąty dziewczacka. Cichowaj się! Powiem cosi, co w mrozym dech przekosi. Znacie grofa, co nas pierę? Grof, co naszą krew już żere? A. Ja babę w fajcie mam, babę swoją dobrze znam. Grof z nią zaczął jawnie żyć. Co grof chce, to musi być. Nie chciała się grofu dać, grof ją gichnył, zaczął prać. Grof ją kopnął butem w brzuch. Ledwo został w babie duch. A ten grof wie skąd się strzech i hajduków ma on miech, samych Niemców, kość i w kość, ej, bykowcy mrzną na złość. A nas ból przygniata w drzynie, żerym to, co żerą świnie. Dową grof to kwitka szczeczkę, wy pieroński ksychty kreczwy. Swoje dziecka grof mi dał, wum gorzałkę w gardła luł. W chałupie bieda u was grzmi boleść, boleść buczy w krwi. A ten grof jest straszny Czech, bodaj żeby pierun zdech. I paniczkę szumną ma, co na harfie, pinko, gro. Pije chachar, grej muzyko, północ w godzinach kubiko. Strzybno noc się na świat dziwo, jak w cierpieniu dusza żywo. Dusza mi się męka leje, boleść kwitnie, boleść sieje. W duszy męka pobekuje, gryzie, kopie, nie łotruje. Karczmie wulkana. Przysyp popiołem, zakutej ziemią, wypluj przekleństwo nogą zadeptej. Albo chryń ogień, niech dwory dymią. Jeny boleści nie żałuj, nie chleptej. W karczmie, przy świerczce pańskiego chrastu, fusaci chłopi gorycz czorkają. Wo stół pięć mazła i grozi światu, widać, że w izbie bunt czko. I żaje. Gdyż to w nieborach w karczmie wulkana sprawca ze dwora ściągnął muzykę i tańcowaczka, juchu, do rama. Tarmo się bido z tym łacnym krzykiem. Wy, biedne sługi, dziewki, pachołki, stary nogolu z grzbietem strzaskanym, w szulanych lątach robocze wolki, na pańskim polu bolesny lament. To wy, gromada, ludzi pańszczorzy,
To was do karczmy dzisiaj ściągnęli. Jakiś tu losy straszne wywróżyć. Panom, co siedzą, panom, co byli. Trzepą się Wiedeń jeszcze w tym roku. Pieronem pędził strach na Cesarza. Kurwa nas było, śląskich boroków, kiedy się tlić zaczął ten wielki pożar. Lotały wieści migiem do dziedzin, że panom koniec, że wolność nasza. Mówił Oszelda, ten wiec w Cieszynie, być bracia, pójdźmy zrobić porządek. Rozbić nią trzeba ten pański sądek. Dość nam już panów, cesarzów koniec, wreto w dziedzinach, wolność wykujem. Synku z nieborów, do ziemi ścięty, kolbą po głowie i z nóg spalony. Jakim chodnikiem powiedli krętym ciebie w kajdanach, sercem czerwionym? Odsmyczyli go szandarzy, dalekucno odsmyczyli. Wszystko się z nim może zdarzyć do aresztu. Rśnie muzyka, muzykanci, w karczmie jucha tańcowaczka. Wysko rozpać, trawa laci, daj się przyciść, ty czakaczka. Z całej dziedziny ludziska tańczą niebory, chłopy, lud, ta pańszczyzna, karczma wulkana huczy szarańczą. Bądą gorzołki, ciężko się wyznać, za co i czemu. Ty pański sługi bębny w dziedzinie to obwieszczały. Jak rok był ciężki, jak rok był długi, nigdy nie było tak wielkiej chwały. Sprawca z folwarku hajducze huta do kumorników przyszedł z pokłonem i w wyparadzonych, wysokich butach sproszał wszystkich sercem wzruszonym. Bo jaśnie panko, ten skoński zumku, Łoszelda z chłopstwem kiermasz mu robi, swoim poddanym do piwa, trunku, bo se tak ceni poddanych zdrowi. Kowal Jan Szydło z Milikowa, do którego przychodzili podkuwać konie kupcy z Jabłonkowa, gazdowie z Istebnej, Bukowca i Mostów, rozgłosił, że jest niewierzącym i dłużej tego ukrywać nie będzie. Jan Szydło nie wyglądał na kowala, był to człowiek mizerny, zezowaty, krzywousty. Mimo to miał wielu przyjaciół, do których należeli także gruby jak piwny sądek proboszcz Szmupa z Jabłonkowa i wójt miasta Izydor Gabzdyl, bogaty, wywodzący się z Jacków Gazda. Kowal z Milikowa spotykał się z proboszczem Szłupą i wójtem Gabzylem w cięciorkowej karczmie w Jabłonkowie. Pewnego razu Szydło zapowiedział w cięciorkowej karczmie proboszczowi i wójtowi, że go już więcej w kościele nie zobaczą, bo czuje się od dawna ateistą. Ksiądz wrzeszczał, wójt wrzeszczał, jakby obydwaj siedzieli nago w pokrzywach, a Kowal się śmiał. Ale jak się to powiada, nieszczęście nie chodzi po górach, ale po ludziach. Dotknęło również Kowala. Było to na dzień przed Wigilią. Siedział pospołu z proboszczem i wójtem w cięciorkowej karczmie. Proboszcz obiecywał Kowalowi jak zwykle po śmierci piekło, groził smażeniem w gorącej żywicy. Tym razem jednak Kowala to zdenerwowało to gadanie i trzasnął pięścią w stół, poszedł do szynkwasu, kazał sobie podać świartkę żytniówki. Wypił ją duszkiem i poszedł do domu, nie pożegnawszy się ani z proboszczem, ani z wójtem. Wróciwszy do chałupy w Milikowie, zobaczył, że żona przystraja zabawkami ze słomy mało ukradzioną w pańskim lesie jedliczkę. Tak to już jutro Wigilia. Zemdliło mnie, pomyślał Szydło, położę się. Jaga,
rzekł do żony, nie będę jadł wieczerzy. Wypiłem w karczmie ćwiartkę na lekarstwo, ale jeszcze mi gorzej. Rano, w samą Wigilię, poszła żona budzić kowala, ale nie dawał najmniejszego znaku życia. Jada w krzyk, zlecieli się sąsiedzi, trącają wrzeszczą, a kowal ani mru mru. Śmierć go powąchała w samą Wigilię. Jadę, nie wypadało nic innego, tylko iść do Jabłonkowa i kupić trumnę. Gdy już była w domu, odziała przy pomocy sąsiadów zwłoki męża w czarne, ślubne ubranie i ułożyła w trumnie. Umarł? To trzeba wyprawić pogrzeb. Poszła do proboszcza szłupy, łzy spływały jej po twarzy. Księdza proboszczu, kowal umarł. Trzeba trumnę święconą wodą pokropić i przeżegnać nieboszczyka. Ksiądz szłopa spochmurniał i powiada, że takiego bezbożnika święconą wodą kropić nie będzie. Niech cierpi ciało, kiedy mu się grzeszyć chciało. Jaga zaniosła się płaczem, ponieważ ksiądz nie znosił wprost babskiego płaczu. Przyszedł oddać zmarłemu świętą posługę. Jakoś istotnie poszedł pokropić bezbożne szczątki kowala. Nie żałował święconej wody, kropił szczodrze. Tak szczodrze, że leżący w trumnie kowal otworzył oczy, potem się poruszył i wreszcie usiadł na śmiertelnym posłaniu. Wszyscy pogrzebnicy uciekli z chałupy, nawet pod proboszczem upięły się ze strachu kolana, rzucił kropidło i pobiegł w ślad za grzesznikami. Przy trumnie została tylko przerażona i blada jak ściana Jaga. Jaga, Jaga. Czy to sen, czy jawa? Jawa, jawa, powiedziała. Umarłeś. Chcieliśmy cię pochować. Serce ci nie biło. Szydło nic nie powiedział, tylko się zamyślił, a po chwili jakby do siebie rzekł. No, no. Chytry ten ksiądz tym wójtem. No, chcieli mnie wystrugać na wariata. Więc kazali pewnie do tej ćwiartki, którą piłem przy szynkwasie, nasypać jakiegoś świństwa. Spałem i dopiero święcona woda pana proboszcza mnie obudziła. Całą Wigilię mi zepsuł. No, nic, jak dzień sylwestrowy, pod wieczór, udał się kowal do cięciorkowej karczmy. Kaczmarka posłała go do narożnej izby, gdzie siedzieli już proboszcz z wójtem. Ja, no powiedz nam, kowalu, gdzie ty wędrowałeś, no, po tej nagłej śmierci, co? Byłeś w niebie czy w piekle? A może klęczałeś na grochu i sypałeś popiół na głowę w czyściu, co? No, opowiadaj. Opowiem wszystko, opowiem. Po śmierci porwał mnie natychmiast szalony wiatr, który mnie zaniósł do nieba. Kiedy zapukałem, otworzył mi bramę takim mosiężnym, wielkim kluczem sam święty Piotr i pyta mnie łaskawie. Czego pożądasz, duszo nieszczęśliwa? A ja na to, no, że umarłem na ziemi i przysiedłem do nieba. Piotr pokiwał głową i spytał. A byłeś przed śmiercią u spowiedzi? No, co odpowiedzieć, aby nie skłamać? Po namyśle mówię, że nie. A więc nie mogę cię przyjąć do nieba, nie. Chyba, żebyś się chciał u nas w niebie wyspowiadać. Zgodziłem się. Więc święty Piotr chwycił do rąk długą trąbę i zatrąbił. Zlecieli się z nieba wszyscy aniołowie. Otrzymali rozkaz odnalezienia w niebie księdza, aby mógł się przed nim wyspowiadać. Za 3 dni i 3 noce wszyscy aniołowie stanęli przed obliczem świętego Piotra ze spuszczonymi głowami.
Święty Piotrze, przeszukaliśmy każdy kątek w niebie, ale nie ma u nas ani jednego księdza, który mógłby wyspowiadać tu umarłego kowala. No, co ty na to? Przerwał mu Wójtek. Opowiadaj, co było dalej, no. No, święty Piotr mnie przeprosił i poradził zejść do piekła. A więc jednak, posłali cię do piekła, co? Uradował się wójt Gabzy. No, do tego piekła podwiózł mnie wiatr z robot. Kiedy stanąłem przed bramą piekieł, zobaczyłem ten sam fotel, który jest w jabłonkowskim ratuszu. Podszedłem do okienka, z którego wyglądała twarz jednego z rogatych, aby się z nim dogadać, trzeba było otworzyć to okienko i pociągnąć go za ogon. Kiedy tak zrobiłem, to ten Lucyfer wypadł na mnie z pyskiem i powiada, że nie jestem u nich w ewidencji, więc żeby się prędko wyniósł na ziemski padł. No nie, a ja go poprosiłem, aby mi przynajmniej chwilkę pozwolił spocząć w poczekalni piekieł w tym fotelu. Ale diabeł się na mnie się nie zgodził, twierdząc, że ten fotel jest przygotowany dla wójta z Jabłonkowa. Powiedziałem, że jestem z pobliskiego Mirikowa. No to powiedz, znacie tego Gabzdyla. No, a jak wrócicie na ziemię, pozdrówcie tego proboszcza Szupę, który także ma już u nas zagwarantowane miejsce. Kiedy to usłyszeli, wójt Gabzdyl i proboszcz Szupa uciekli z skarczmy. A chwilę potem zegar na kościelnej wieży w Jabłonkowie wybijał północ. Rozpoczynał się nowy rok. Ha ha ha.